Dzień dobry Państwu, ARTV Chicago. Dzisiaj mamy, jak Państwo widzieliście na czołówce, program Małgosi Borysiewicz Kulturka. W związku z tym no, moja rola dzisiaj tutaj jest nietypowa, bo Małgosia niestety ma bardzo ważne sprawy rodziny, nie mogła zdążyć na swój program. No to postaram się jakoś delikatnie ją zastąpić. A dzisiejszy program jest związany z niedzielnym koncertem Gramy dla Jarka. Chodzi oczywiście o wsparcie, koncert charytatywny dla Jarka Śmietany, organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Krakowa i artystycznie przez pana Sławka Bielawca, którzy to właśnie są naszymi gośćmi dzisiejszego programu. Witam Państwa. Witam, dzień dobry. Witam serdecznie. Proszę Państwa, no wiemy, że taka sytuacja się stała zdrowotna właśnie z wybitnym muzykiem Jarkiem Śmietaną i środowisko chicagowskie postanowiło, muzyczne chicagowskie postanowiło, aby w tej trudnej sytuacji tego muzyka wesprzeć. Jak zrodziła się cała ta idea? Nie wiem, kogo z Państwa spytać, kto był inicjatorem. Tak, dobrze, to w takim razie Basia Rybińska. Tutaj mamy dzisiaj towarzystwo miłego pieska, który będzie z nami brał udział w tym programie. Właśnie, Pani Basiu, jak powstał właśnie pomysł, aby Towarzystwo Przyjaciół Krakowa, które od lat organizuje zaduszki jazzowe, w których wielokrotnie właśnie brał udział Jarek Śmietana, jak Państwo rozpoczęli tą ideę? Sławek tu pokazał na mnie, a w zasadzie powinnam powiedzieć i to mówię, że to pomysł powstał bodajże w Art Gallery Cafe, tak, przy którymś z koncertów, i to muzycy chicagowscy, tak jak Sławek właśnie ze swoim zespołem Antykwariat zainicjowali tą ideę. Jakub Gąbski bardzo, bardzo tutaj był taki za tym pomysłem, także tak to gdzieś powstało, padło na bardzo podatny grunt, jakim jest Towarzystwo Przyjaciół Krakowa. Także. Tak, bo my organizujemy, jeżeli tak można powiedzieć, tą imprezę od strony organizacyjnej, czyli włączamy się, żeby nagłośnić imprezę, żeby załatwić salę, żeby wszystkie sprawy organizacyjne były dograne, a to mianowicie, żeby ewentualnie było coś do wypicia, żeby wszystkie sprawy mechaniczne były odpowiednio działały, czyli Towarzystwo Przyjaciół Krakowa od strony organizacyjnej, a program, wiadomo, nasi chicagowscy jazzmeni. Dla przypomnienia oczywiście chcemy powiedzieć, że ten koncert odbędzie się w Muzeum Polskim w Ameryce, oczywiście tutaj w Chicago w najbliższą niedzielę, ale może tytułem wstępu ja bym chciał przybliżyć Państwu sylwetkę Jarka Śmietany w jednym z utworów. Także zapraszamy teraz do obejrzenia materiału muzycznego. All of the blues. Right next to mine.
Tak jest, no. Oczywiście, proszę Państwa, my tutaj za kuluarami tego ładnego utworu dyskutujemy na temat związany właśnie z muzeum, w którym ten koncert będzie się odbywał. I mamy tutaj takie towarzystwo, pieseczka. Właśnie pani prezes przyprowadziła ze sobą Zoni, tak? Zoi. No i ta Sunia niestety jest troszeczkę chora, ale mam nadzieję, że studio dobrze na nią wpłynie. Wracając natomiast do głównego tematu naszego spotkania, Sławku, chciałbym zapytać Ciebie o stronę muzycznej. Jak będzie wyglądała organizacja, kto wystąpi i jaki jest pomysł artystyczny tego wieczoru? Przede wszystkim muszę zacząć od tego, że pomysł trafił na bardzo podatny grunt również wśród muzyków, bo każdy, do kogo zwróciliśmy się o to, aby zaistniał razem z nami tego dnia, nikt nam nie odmówił, prawda? Także wszyscy bardzo entuzjastycznie do tego wszystkiego podeszli. Także jest plejada no chyba najlepszych muzyków polonijnych tutaj w Chicago, polskich w Chicago. Notabene rozmawiałem z Pawłem Brodowskim, redaktorem naczelnym Jazz Forum kilka dni temu o muzyce jazzowej. Paweł mówi, że Jarek Śmietana właśnie tak uważał, że są trzy największe miasta, gdzie Polacy grają jazz. Jest to Kraków, Warszawa i Chicago. Także miło mi z tego powodu, tym bardziej no, nie mogło nas zabraknąć na tym koncercie i taki koncert musiał się odbyć.
Także koncert otworzy Marcin Januszkiewicz, pianista z wieloletnią praktyką, doskonały, rewelacyjny pianista, który był liderem wielu swoich zespołów, grał w różnych składach amerykańskich. Dołączy do niego Agnieszka Iwańska. Także to będzie taki pierwszy strzał w tym koncercie. Następnie wystąpi Krzysztof Pabian, znany chyba, myślę, wszystkim tutaj miłośnikom muzyki jazzowej, kontrabasista jazzowy, absolwent Northwestern University, Wydziału Muzyki Rozrywkowej. Naprawdę doskonały muzyk, wystąpi ze swoim triem. Po Krzysztofie Pabianie będzie Barabasz Jazz Trio, również ze swoim triem. No i my skończymy jako grupa Antykwariat. W międzyczasie zaplanowaliśmy mosty, połączenia, rozmowy, będą aukcje, będzie się dużo działo, o tym jeszcze zresztą powiemy na pewno dzisiaj. Ja bym chciał może też przy okazji puścić fragment Twojego zespołu, Antykwariat. Jak, nie wiem czy wspomniałem, ale właśnie Sławek Bielarys jest liderem tego zespołu. Antykwariat został niedawno reaktywowany. To niedawno, to już 6 lat temu. ale ja pamiętam, że wspomniałeś, że była przerwa w Polsce. Ileś lat? No, 20-letnia, czyli porównując ostatnich kilka lat do 20, no to można powiedzieć, że było to niedawno. I chciałbym, żebyście Państwo mogli teraz posłuchać fragment koncertu zespołu Antykwariat. To będzie fragment utworu Rosemary Baby, który był wykonany podczas koncertu też charytatywnego Artyści Artystom dla artystów, seniorów w domu w Skolimowie pod Warszawą. Także tutaj gościnnie wystąpiła z nami Marley Dziś, która na co dzień z nami nie gra, ale tak od czasu do czasu współpracujemy razem, także jest tu gościnnie też z nami. Także prosimy o ten fragment utworu i zapraszam internautów do zadawania pytań naszym gościom, ewentualnie sugestie co do samego koncertu i muzyki jazzowej. Prosimy o muzykę.
parę słów o kapeli powiedzieć, no, skoro już jesteśmy o tych wariacie. Także proszę Państwa, no tak grał zespół Antykwariat na dużym, znanym koncercie Artyści Artystom. A teraz może byśmy przeszli i troszeczkę przedstawili historię może samego głównego bohatera, Jarka Śmietany, gdybyś Sławku mógł przybliżyć jego postać, jego twórczość. Jarek Śmietana jest w zasadzie legendą już polskiej sceny jazzowej. Jego początki związane z muzyką jazzową to rok 1975, czyli naprawdę mnóstwo lat temu, kiedy to przybył do jazzu w zasadzie z nurtów muzyki rockowo-rozrywkowej, bo wcześniej taką się parał. Za przyczyną Marka Karewicza między innymi zajął się jazzem. Wtedy zawiązała się kapela o nazwie Extra Ball. To była chyba najbardziej sztandarowa polska kapela wtedy jazzowa. W tamtych czasach w Polsce była naprawdę posucha zespołu jazzowych, więc Extra Ball jawił się rewelacyjnie. 76 rok, wygrali festiwal Jazz nad Odrą. Zresztą myśmy mieli okazję spotykać się wielokrotnie na różnych festiwalach, wtedy Jazz Juniors w Krakowie, czy festiwal nad Odrą we Wrocławiu, także żeśmy trafiali się, później zagraliśmy nawet wspólną trasę koncertową pod auspicjami Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego w Krakowie, właśnie z grupą Extra Ball. Tam brał doskonały pianista Adzik Sendecki, w tej chwili przebywający również za granicą, nie ma go w Polsce. I ten zespół istniał praktycznie w różnych konfiguracjach składowych przez 6 lat. W 1981 roku bodajże, o ile dobrze pamiętam, Jarek Śmietana przyjechał do Stanów Zjednoczonych. Przyjechał z trębaczem, z Kawończykiem. No i wtedy jako młodzi ludzie, którym udało się wyjechać na zachód do Mekki Jazzu, przeżywali ten wyjazd niesamowicie, krążyli po klubach, trochę grali, trochę zwiedzali, trochę słuchali. Ale ciekawą tę anegdotę opowiem, ponieważ udało się Jarku, dowiedział się gdzie mieszka Miles Davis w Nowym Jorku i poszli na rybkę do Milesa Davisa, zapukali do domu, powiedzieli, że są muzykami z Polski. I wyobraźcie sobie, że Miles Davis przyjął i siedzieli u niego ładnych parę godzin, no dostawali płyt, jakiś gadżetów, rozmawiali o muzyce. I to chyba wydarzenie też wpłynęło bardzo pozytywnie na muzykę Jarka, na to, co potem robił. Później były najróżniejsze konfiguracje, to jest szalenie płodny muzyk, grający z mnóstwem muzyków, szalenie koleżeński, dający sobie radę w każdym gatunku, w każdej odmianie jazzu, także no, później ta kariera Jarosława Śmietany była naprawdę szalenie burzliwa przede wszystkim. Wszędzie go było pełno, z każdym grał, wszystko grał i no, szkoda, że tak w tej chwili się stało, że ma przerwę, mam nadzieję. Jak patrzymy na rynek muzyczny i polskich muzyków tutaj w Stanach, to no, nie za bardzo to jednak wychodzi. Wejść na rynek muzyczny w którymś gatunku jest rzeczywiście trudno i tutaj w tym wypadku, jeśli chodzi o Jarka Śmietanę, to no, poradził sobie, prawda, znalazł się wśród grupy dostrzeganych muzyków w tym gronie amerykańskich liderów. To znaczy tak, wejście, rynek jazzowy amerykański jest bardzo hermetyczny. Amerykanie uważają, że jazz amerykański jest nieco inny niż jazz europejski. I jest rzeczywiście. Ciężko jest, ja nie znam chyba nikogo z Europejczyków, kto grałby po amerykańsku jazz amerykański. Niestety tak to jest. Gdzieś tam w tych genach naszych to nie płynie w ten sposób, jak w amerykańskich genach. Także wejście na amerykański rynek jest naprawdę bardzo trudne. Natomiast muzycy europejscy są szalenie dobrze postrzegani przez amerykańskich i fanów muzyki jazzowej, i muzyków jazzowych za to, że grają jazz inaczej. Grają jazz inaczej, grają jazz tą europejską, romantyczną duszą taką. I to chyba towarzyszy wszystkim muzykom z Europy i szczególnie z Polski, bo tu jeszcze ten romantyzm jest jeszcze wyższy, jeszcze silniejszy. Takim był również Jarek. Odnośnie repertuaru podczas niedzielnego koncertu, czy zagracie jakiś, jest planowane wykonanie jakiegoś utworu Jarka Śmietany? Jesteśmy bardzo tu czasowo ograniczeni, bo prezes stwierdzi, że muzeum niestety ma swoje przepisy i
który musimy. Tak, to rzeczywiście prawda. Mamy 2,5 godziny. W tych 2,5 godzinie musimy zawrzeć wszystko, a mianowicie otwarcie, następnie żeby każdy z zespołów miał okazję ją zagrać. Następnie mamy połączenia z Polską, prawda, Robercie. Oprócz tego mamy cichą aukcję. Także jest tego bardzo dużo, jak na 2,5 godziny, no ale takie są prawa. Żeby ci odpowiedzieć na pytanie, to planu takiego nie ma. Natomiast dlaczego nie ma? Dlatego, że Jarka twórczość jest tak obszerna, że nie wiedzieliśmy, co wybrać. Po prostu. Natomiast jeżeli nam zostanie chwila czasu, to wtedy zaprosimy wszystkich muzyków. Czyli na bis można i powiedzieć. Może coś właśnie się wtedy wspólnie zaintonuje. Wiadomo, że na wszystkich koncertach jazzowych nie ma końca, prawda? I te bisy idą, no, nikt nie chce wychodzić, tym razem będzie. No, ja widzę, że ranga tego wieczoru muzycznego rośnie w Chicago, coraz więcej na ten temat się słyszy we wszystkich mediach. Widać, że prestiż tego koncertu no, szerokie kręgi zatacza, bo wiadomo, że będzie robiony z tego materiał dla Polsatu, materiał dla TV Polonia, będzie transmisja bezpośrednia w internecie, czyli praktycznie ta akcja będzie miała no, ogólnoświatowy zakres prawie. No to Wam duże podziękowania ARTV Chicago również za to, że przyczyniacie się do, bierzecie udział w tym czynny, puszczając weter, bo to będzie działo się na koncercie, także dziękujemy. No my byśmy na pewno chcieli, aby koncert zaczął się punktualnie, dlatego namawiamy wszystkich Państwa, abyście przyszli kupić bilety już od godziny 4:00, bo na pewno będzie długa kolejka i żeby osoby, które będą w 5:30, żeby no, nie słuchały muzyki jeszcze ze schodów muzeum. Basiu, co? No ja chciałam tutaj dodać, jak mówiłeś o bardzo dużym nagłośnieniu, że z kolei ze strony polskiej mamy bardzo duże nagłośnienie Jazz Forum, prawda? I są nasze ulotki, jest informacja o tym wydarzeniu. No i mam nadzieję, że po koncercie również będziemy mieli relacje w Jazz Forum. I tu duży ukłon do pana redaktora Pawła Brodowskiego, który jest z nami w ścisłym kontakcie. No i Jazz Forum przyjął patronat medialny nad całym przedsięwzięciem, a jest to chyba najbardziej prestiżowa. No jest to miesięcznik, więc nie jest to gazeta absolutnie, ale jest to wydawnictwo absolutnie najbardziej prestiżowe. Także cieszymy się bardzo. W zeszłym numerze Bobby Mauquerin, a w tym numerze Chicago i nasz koncert. Także super. Znakomicie. Czy wiemy coś na temat ceny biletów i ewentualnych dotacji, czy donacji? Czy... Więc cena biletów jest $25 od osoby, co jest, wydaje mi się, umiarkowaną ceną, ale jeżeli ktokolwiek z Państwa miałby ochotę złożyć donację, to będzie odpowiedni pojemniczek, będą ludzie, którzy te donacje będą przyjmować. Ponadto będziemy organizować również cichą aukcję. Pani Grażyna Augustik dała zestaw płyt swoich na cichą aukcję. Ponadto my mamy jako Towarzystwo Przyjaciół Krakowa koszulki zaduszkowe, które wydaje mi się są bardzo a propos i powinny cieszyć się powodzeniem. Spodziewamy się jeszcze innych takich rzeczy jak obrazy, także mamy nadzieję, że będziemy mieli co sprzedawać na tej aukcji. Ja już wiem, że Agnieszka Iwańska zdaje się też płyty zostawia jakieś na aukcji, na pewno nasze koszulki też będą, także trochę tego gadżetu będzie. Będzie gadżetu. Ponadto chciałam jeszcze dołączyć, jak mówimy o gościach, jak mówimy, kto będzie, będziemy mieli reprezentację naszego konsulatu. Więc jest to również, bardzo się z tego cieszymy, że konsulat się włącza w tą działalność. Wydaje nam się, że koncert powinien być bardzo piękny. Mamy nadzieję, że bardzo dużo z Państwa zdecyduje się spędzić popołudnie niedzielne razem z nami w tak wspaniałym, doborowym towarzystwie i cudownym
koncercie jazzowym. Jest wielu ludzi w Chicago, którzy bardzo lubią muzykę jazzową, więc gorąco, gorąco oczywiście zapraszamy. A tak jak żeśmy tu dyskutowali, Jarek był wielokrotnie na zaduszkach jazzowych. O ile ja sobie przypominam, 3 albo 4 razy na wręcz był na naszych zaduszkach. Ostatnio w 2012. Pamiętam 2009 chyba, 2004. Więc Jarek bardzo, bardzo lubił nasze zaduszki, lubił tu przyjeżdżać do nas. Mamy nadzieję, że znowu wróci. No właśnie, mamy tu internautów, chyba za dużo ich pisze, ale ogólnie rzecz biorąc, cieszą się, że tylu muzyków tak pomaga swojemu koledze. Także. Wchodząc jeszcze w słowo pani prezes na temat właśnie tego, że bilety są po $25, nie są wcale takie drogie. Natomiast warto podkreślić jedną rzecz, że wszystkie pieniądze trafią do Polski i tutaj wszyscy muzycy, wszyscy artyści, wszyscy wolontariusze, którzy biorą udział w tym ogromnym, no bo to jest nakład prac naprawdę duży, wszyscy pracują bez żadnych prowizji, bez żadnych gratyfikacji, także no to jest typowo charytatywna impreza, jedynie bodajże muzeum. Ale jest to symbolicznie kwota, którą musi pobierać. No chcielibyśmy, żeby to było otwarte, żeby Państwo wiedzieli również, jak te pieniądze są rozdysponowane. Także. No i sama sceneria, klimat muzeum też ma swoją atmosferę, to prawda, oczywiście, która robi duże wrażenie. Powiedziałabym atmosferę i prestiż, bo o to nam chodziło, żeby nadać też odpowiedni prestiż temu koncertowi. Mamy pytanie od internauty. Co na to wszystko Jarek Śmietana? Jarek jest szczęśliwy z tego, co się dzieje, bo to nie jest pierwszy koncert, który jest zorganizowany dla Jarka Śmietany. Cała seria koncertów. Pierwsza była Warszawa, potem koncerty w Krakowie, potem koncerty w innych miastach. Ostatnio w lipcu festiwal Jazz w Lesie, gdzie cały festiwal przeznaczono i zadedykowano Jarkowi, a cały dzień poświęcono jego muzyce. Także tych koncertów jest naprawdę mnóstwo. Potem na Ukrainie zagrano dla Jarka Śmietany, teraz my gramy w Chicago. Także Jarek wie o tych poczynaniach i śledzi te rzeczy. Co prawda no, nie kontaktuje się raczej ze światem zewnętrznym, natomiast śledzi te rzeczy, jest czynny, jest przy komputerze, trochę stara się jeszcze pisać muzyki, także wie o tym, wie również za pośrednictwem przyjaciół Krzysztof Ścierański, z którym będziemy się łączyć. Jest jakby no tutaj taką prawą ręką Jarka i w jego imieniu na pewno będzie mu więcej na ten temat powiedzieć. Dobrze, to ja dziękuję Wam bardzo, internautom, za oglądanie naszego programu i zapraszamy wszystkich oczywiście w niedzielne popołudnie do Muzeum Polskiego w Chicago na koncert charytatywny jazzowy dla Jarka Śmietany. Dziękuję Państwu. Naszymi gośćmi byli pani prezes Towarzystwa Przyjaciół Krakowa, pani Barbara Rybińska i lider zespołu Antykwariat Sławomir Bielawiec. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. W trzech dogodnych lokalizacjach. Pełna oferta promocyjna na stronie internetowej mantrosdeli.com oraz w gazetach i w punktach sprzedaży. Sieć delikatesów Mantros oferuje ogromny wybór wysokiej jakości produktów importowanych i krajowych. Zawsze świeżego pieczywa, mięs, wędlin, owoców, produktów organicznych i znakomitych wyrobów garmażeryjnych. W każdą środę 15% zniżki dla seniorów. Mantros to jakość i dobre ceny. Zapraszamy do sieci delikatesów Mantros w trzech dogodnych lokalizacjach. Pełna oferta promocyjna na stronie internetowej mantrosdeli.com oraz w gazetach i w punktach sprzedaży.